Kultywuje piękno polskiego folkloru, to co jest najpiękniejsze w polskim folklorze, nie stroniąc i nie wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych projektów, którym między innymi są koncerty z bardzo znanym śląskim artystą prezentującym muzykę alternatywną. Słyszeliście Państwo, Miłosz? Większość z Was słyszała, drodzy Państwo, podwójnie pokryta platyną płyta. Fryderyki, no tych nagród, które zespół Śląsk otrzymał, jest bardzo, bardzo dużo. I tak jak mówię, to, że istnieje 70 lat, to nie znaczy, że prezentuje cały czas jeden i ten sam program artystyczny, bo ma około 30 różnych programów artystycznych, czyli różnego rodzaju koncertów, oprócz tych projektów współczesnych. W ramach jubileuszu 70-lecia odbywa się właśnie finał przeglądu Śląskie Śpiewanie imienia Adolfa Dygacza. I w tym roku, kiedy wspominałem Państwu na samym początku, że uchwałą radnych Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2023 jest ogłoszony rokiem Wojciecha Korfantego, przywódcy trzech powstań śląskich 1919-1921. Dlatego w repertuarze moich koleżanek, kolegów chóru zespołu pieśni tańca Śląsk pojawią się pieśni patriotyczne, pieśni powstań śląskich, ale również te najbardziej znane ludowe pieśniczki śląskie, tak jednoznacznie identyfikujące się z zespołem Śląsk. Artystą chóru i solistą zespołu Śląsk akompaniuje Krzysztof Anczyk, kierownik chóru. Przed Państwem chór zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Ooh.
Thank you.
Stand up for your own.
Thank you.
Thank you.
Oh,
zespołu pieśni tańca Śląsk imienia Stanisława Karwiny. Pod czujnym okiem kierownika chóru Krzysztofa Andrzyka, który akompaniował chórowi, dziękuję bardzo za ten koncert. Szanowni Państwo, około 200 koncertów zespół Śląsk rocznie daje. Tyle. Spoglądam na koleżankę Małgosię, kierowniczkę działu promocji, dzisiaj jako fotoreporter, między innymi. Ale tyle koncertów daje zespół Śląsk, wzbudzając zachwyt i podziw publiczności. Drodzy Państwo, wszyscy oczekujemy wyników, tak? Wyników przeglądu, które nie są może najważniejsze, prawda? Już sam fakt, że jesteśmy w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk. Drodzy Państwo, zapewne jurorzy o tym powiedzą. Nie jest najważniejsze, czy mam pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czy otrzymałem szczyglika, czy też wyróżnienie. Najważniejsza jest ta miłość do śpiewu, do muzyki, do tańca, do tego, że przez tyle lat, bo ja znam zespoły tutaj, większość zespołów i kojarzę, drodzy Państwo, to jest tak ogromna radość, że jesteście tak bardzo zaangażowani w te działania i w Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznych, ale też w Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanie imienia profesora Adolfa Dygacza. I oby Wam się chciało przez kolejne 29 lat. Obiecujecie? A my będziemy Was gromko nagradzać brawami, jak tylko się da. Drodzy Państwo, zanim przeczytam Państwu te informacje, które są niezbędne przed ogłoszeniem wyników, odczytaniem protokołu, to teraz jeszcze taka chwilka relaksu, bo później jednak ta adrenalinka wzrośnie u Państwa. Jak myślicie, tak? Wzrośnie? Troszeczkę. Ale na pewno, kochani, wzrośnie. A zatem, słuchajcie, ta młodzież późno, późno urodzona, czy kto tam był? Był Paweł, była Magda i Jagoda, słuchajcie. Oni w sposób brawurowy odpowiedzieli na pytania.